mogło potrwać jeszcze kilkadziesiąt minut. Przypominamy, że do wypadku doszło do skrzyżowania drogi Paderewskiego 4 marca w Koszalinie i 4 marca w kierunku północy Koszalina jest zablokowana. Policja kierują obrotami. W rejonie miejsca wypadku tworzą się ogromne korki, dlatego radzimy kierowcom omijanie tego miejsca, w szczególności ulicy Gnieźnieńskiej, która właśnie zaparkowała.